Okej, okay, to i jaho, witam wszystkich, Sejuki z tej strony i Adlinka. Hejo! Gramy dalej, 7 Days to Die, zaczyna nam się... Lecę! Gdzie? No już lecę, już na pułapkach giną. To gdzie ty to widzisz? No nie widzisz, zobacz, tu są już cała gromada. Zobacz tam. A jest, o rany. No. A rzeczywiście nie zamknięte mamy z tej strony. A że gramy no. W Seven Days to Die. Zobaczymy, będzie One Night to Die. Na razie na pułapkach nie się pozabijają. Ja wiem, że tracimy expa, ale to było. Na tym świecie tyle zombie, że sobie jeszcze nadrobimy. No rzeczywiście. No i sobie lepsze, że do 4 rano, nie? Tak. Jak chcesz, zobaczy... strzelaj do nich ze strzałek, masz. Ja z tej... z jednej strony lecą. Bo to takie fale są, wiesz? Aha, dobra. Na razie mamy już taki... East, no. Wiesz co, może nie mamy expa, ale wypadają z nich te... z plecaki, więc... Sobie to można przejść. A, jest przerwa między falami? Myślę, że taka co nieco może być. Ale też tu warczy, a nie widzę gdzie. Właśnie też słyszę, że warczy, ale... Może przeszło, pod domem gdzieś łazi. O, z tej strony teraz dom, gdzie jest tam wyrwa. No. Strzelanie? Ała, coś mnie... Strzelanie do nich może nie być najprostsze. Ale jak one szybkie... No tak, jest noc. No nie, i spadłam! Muszę zmienić strzały. Dobra, wchodzę. Żyję. Chyba oni są w domu. A, weszli do środka. Myślisz, że nam tu wyjdą na dach? Wiesz co, nie są zbyt inteligentne, więc nie powinny, ale... Może fuksem im się uda. Dobra, teraz się spróbuję żeby pocelować. Żeby syczeć i harczyć. To najgorsze. Ci umarli. O, weszły! Na dach? No, ratuj mnie, bo ja przeładowuję. Weź te dług, zmień na coś lepszego. Ale jak, wiesz co, no tam sobie chciałam postrzelać przy tym, ale jak mają wejść, to... Bo nie wiem, którędy weszły właśnie. Mojego rewolwerka postrzelać, nie wiem. Może tutaj postawiłaś piwór? Postawiłaś. Postawiłam, tak. Był mały problem, bo się nie chciał postawić, ale ostatecznie się udało. Czy ja jestem na kucaka? Tak, dobra. Co one tak stoją tam i czekają? A. Trafiam go? Śpij, kolego. No, trzeba pilnować właśnie tutaj. Tak, z tej strony idą. Na razie jest okej. Okay. Przeładowanie trwa trochę długo, ale... Może z czasem będzie lepiej. Poczekam na razie tutaj. Boję się spaść z dachu, bo... Nie lubię pierwszoosobowego widoku. No widzisz, tu sobie ich strzelam właśnie. Przedtem? No tutaj sobie właśnie. O, idą teraz pani od frontu. Pani co, czego szuka? Od frontu? Mhm. Dobra. Tam mają dosyć sporo pułapek. Ja do nich postrzelam, żeby pułapek, no właśnie, nie niszczyli za bardzo. Trochę mi... Ta też nie żyje. Zawsze tu trochę expa. Tak, ja tu popatrzę, tylko z tyłu trzy nam ktoś nie wchodzi, a wchodzi. Papa. Okay. Dobra, mam ją. Dobra, biegnę trochę ten dach jeszcze. Przeładuj. W sumie to niech oni się... Nie, bo ja mam za mało amunicji, żeby sobie tak na nich strzelać. Ja mam jeszcze 60 z haczykiem. No i mam jeszcze... Boję się, że właśnie jakieś psy przyjdą, albo jakieś ptaki. A, o, ptaków to ja nie chcę. Gdzie ten księżyc? Uuu, patrzcie, chciałam wam pokazać, piękne. Boję się, żeby nam z tyłu nie wylazło. No fajnie się strzela z tego rewolwera, nie powiem. No ja będę wybijać ewentualnie o, tych, co się tutaj idą znowu z tyłu, jakby co. Okej. Ojej, jak spadają z góry. A, tu jesteś w tej dziurze, dobrze. Patrz, jak zlatują z góry, o rany! Matko. O, zepsuł mi się karabin, uciekaj! A jest tam ktoś w środku? No, tu jest kolega.
O nie, miałam nieprzeładowaną torbę! Fu, torbę. A, torbę. Nie trafiłam w niego. A masz karabin? Strzelbę. Strzelbę? Mam jeszcze strzelbę, ale ona jest, wiesz, jeden strzał przeładowanie, jeden strzał przeładowanie, więc... Z tym, że jak jesteś blisko, to możesz ich ładnie zdjąć tym jednym strzałem. Weszłam do domu, żeby tak się rozejrzeć, ale widzę, że ich tu nie ma na razie. Wiesz co, ja myślę, że weszli troszkę. Gdzieś są na pewno, ale na tym piętrze przynajmniej ich nie było. Olecą z górki sobie, na pazurki. Wiesz co, no oni na tych pułapkach tak niesamowicie padają. Ładnie, ale pułapek też nam trochę zdjęli. O, tu nam się chyba harczy przy drzwiach. A tu masz taką fajną dziurkę. Patrz, właśnie. Masz go? Będziesz strzelać do niego jeszcze? Jeszcze żyję, tylko muszę przeładować. Okej. Chyba padł. A, nie musiałam przeładowywać, kurczę. U, ale jest animacja ładnie zrobiona. No dobra. Jaka? Że jak są cztery naboje jeszcze w magazynku, to widać cztery naboje na magazynku. O! No. Kurczę, no ta góra mnie martwi za każdym razem tutaj od tej strony, ale dobra. Z tej strony nam nie wyjdą za bardzo chyba. Nie biegaj po dachu. Co, zabiaczek jest na dachu? Nie, nie, moja postać. Jak się rozpędzi, to z dachu spadnę. No. Dobra. No jeszcze 3,5 godzinki. Czy nie wiem, czy te woreczki znikają. Nie wiem. Szkoda by było. Z jednej strony szkoda, ale z drugiej trochę się boję zejść do nich. No. Użyła plastra. Plastra! Kurczę, oglądam gameplay takiego chłopaka. Jestem zarażona, nie zauważyłam. Cholercia. Jeden w domu na pewno. Że plastra i teraz mi się... udzieliło mi się. Udzieliło ci się. Plastr ci udzieliły. Włazi nam tam? Może nam to włazić jakby, co? Nic na razie nie włazi. Okej. A, to ty tu jesteś z tej strony, dobra. Na pewno nam ktoś... No, idą na ciebie też. Osłaniaj mnie. O, spróbuję. A za tobą? A? O, nie. Leży. O, dziękuję. Kurde, nie trafiłam, bo poszła do ciebie. Do środka? Chyba poszła do ciebie, no. To to damy radę. Ej, to one są jakieś spakowane, te worki, nie mogę ich podnieść. A może takie z tego księżyca się nie liczą? Nie, nie wiem, czy one przypadkiem właśnie nie znikają, a... Leci jakiś na czterech nogach. Pająk. On się będzie wspinał po domu, więc jego trzeba zdjąć. Nie umarł jeszcze? Nie wiem, bo nie wiem, z której strony go widziałaś. Był od tyłu. Ile ich jest? O, Jezus! O. W domu, tu wszyscy w jednym kupie stoją. A widzę, no! Zakupki. Wychodzą przez dach, bo są glicze. Pięknie. Tam kolega. Łopsi, wow! Jeszcze jeden. Przeładuj. Z tyłu są, od frontu jest ok, jest pierwsza, no nie jest najgorzej. Chyba, że zostawiają najlepsze na sam koniec. Ej, kolego, chodź tutaj. Dobra. A, on chyba zdążył umrzeć. Jeszcze wstałeś? O. Au, au, au. Ja się uderzyłam. Okej, okay, tu jest. Dobra, chyba już znowu ładnie. Idą od zaplecza, jakby co. Dobra. Kolega kasku. Tych worków ile? Ja za tobą jestem, jak chcesz. Mhm. Lecą z góry. Tu. One sobie krzywdę robią, jak spadają swoją drogą. To bardzo dobry pomysł jednak był z tym. Masz rację. No, o tutaj przebiegła. Powiem ci, chyba mi nie najgorzej idzie strzelanie. Dobrze, trenuj. O, smarło. Co mi tak syczy pod samym? A, pewnie są w środku. A tam się zbadził jeden, znaczy zbadził. Zaciął pewnie, co? Przyciął. No nie, no rękę czy tam nogę mu ostrzeliłam, rękę mu ostrzeliłam, a tym dalej wstał.
Ojej, a ten jak się porusza szybko, skubany. Ja zdaję sobie sprawę, że dużo strzał nie trafiłam, ale bardzo dużo też ładnie trafiłam, więc liczę na pochwałę w komentarzu. Coś głośno tu jest. Coś jest, Paolo? Ach, to sądziłam, to jest taki kobiety. Jeszcze mam dwa ładowania na magazyn, na ten. Nie, co ty? Dostałeś kulkę, wstałeś na pająka? Ktoś jeszcze tu biegnie? Nie rozumiem. Ale syczą. No. Właśnie nie wiem, gdzie one są. Diablo ich nie ma. Wow! Ożesz ty, jak mnie wystraszył. Wow! Jak to tu wlazło? A? A? O nie? A, zjedzą o nie, mnie, zjedzą jakoś mnie! Wchodzą, jako... No, ucieka jakoś... Krwawi okropnie. Krwawi okropnie. Jak one wlazły? Bardzo okropnie krwawie. Czemu nie mogę przeładować? Batarzyk. Mam, już zjadłam. Upsi. Okej. Okay. Którędy one... Którędy one... Ten, bym musiała dziurę zrobić, wiesz, jakoś. Gdzie jesteś? Umrę. Na dole. Nie trafię w ten. O-o. Skończyła mi się... Noga mi zepsuły. Goniły mnie jeszcze tak nieładnie. Gdzie ta dziura? No właśnie ciekawe są, które do nas przekopały. Tak tu wylazło ostro wszystko. Bo chórkiem biegły, nie? Mhm. Taką chmarą wielką. Ale mnie zaskoczyły. Nie, tutaj... O nie, tutaj sobie też zrobiły. Jeszcze tu sobie zjem. Biegną, biegną! Po dachu? Tak. Oj, znowu mi krwawienie wrzuciło. Ach kurczę, stamina. To ty, dobra. To ty? To ty. Aaa! Niedobrze! Stamina mi zjechała! No i znowu mnie zjedzą. Zrobiło się ciemno i zimno. Ciemno i niefajnie. Kiedy mnie to trafiło? Dobra. Ja przeładowuję pałkę odruchowo. No! Szukam, którędy tu chodzą, ale nie mam pojęcia. Tu, 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 tu. O rany. Tak. Nie wstawaj. Nie da się tego w trakcie walki zabudować? Da się, tylko ja nie mogę stanąć, bo mnie bije. No właśnie. Ale ty gdzie idziesz? Mam nadzieję, że spadła. Ona jeszcze żyje? No ja chyba oddałam wszystkie te... No jeszcze mi krwawienie nałożyła. O rany. Jeszcze. Mam połamaną nogę i rękę i w ogóle, więc... Ja mam jedno coś złamane na pewno. Jeszcze żyje, uważaj. Ło! Jeszcze godzina. O rany. No ja mam 27. Nie mam drewna, żeby tego naprawić. Drewno jest w skrzynce chyba. Albo ja mam? Mam, dobra. Słyszę wieżaski, ale... Aha, widzę nawet. Jak ty tu wszedłeś? Dobra. On skacze. On jeszcze gdzieś chodzą? No, po dachu tu z tyłu chodzą. O, tutaj jest. A, ze środka znowu, z domu. Dobra. Idę poszukać u góry z drugiej strony. Mam 26 życia. Ja mam ostatni bandaż. Można strzelać do nich. Wypiję chociaż. Nie zniszczą tego. Ale ja już nie mam amunicji, wiesz? Okej. Okay. O, ja piwo wypiłam, myślałam, że herbatę, świetnie. Wiecie, no w ogóle jest za prosta, dlatego sobie włączyłam fazę. Tylko, że dostanę mnie cała godzina, żeby przeżyć.
No. Mogę pałką. Możesz tutaj nożem mi dziabać albo czymś. Mam łuk, ale łuk jest taki smutny trochę. Zawsze coś. Tutaj coś biegało. Coś rozwaliły gdzieś. Op. Tu przy tobie? No. Wystarczy poskoczą i mnie mają. Zobaczę, czy tu z tyłu nie wyłażą. Tutaj jest na razie dziura dalej pięknie zakryta. Ale podwójny hajdzik poszedł. Super. Bo jak tu zepsute? Tu nie wychodzą. Nie, tu nie wychodzą, dobra. Tu jest na razie okej. Tu nie idą na razie, dobrze. Widzę na dole gościa. Dobra, to zabudowałam ich na razie, no. Okej. Okay. Powiem ci, że mam najmniejsze skażenia jak do tej pory w grze. Ja mam złamaną rękę, chce mi się pić, osłabiony pancerz, 25 minut jakiegoś siniaku, bo jestem głodna. Jeszcze tu sprawdzę. O, wiesz co, ja ci dam plasterek. Plasterek, kurde, tak teraz. Włożę go do skrzynki, bandaż, bo ja miałam jedzenie, które mnie podleczyło. Dobra. Muszę, gdzie on jest? Tu. Proszę. Dzień. Dzięki. Użyty. Ty nie używasz tego shotguna, nie? Używam. A, używasz, dobra. Znaczy tego, co mam przy sobie. Tak, tego, co masz przy sobie. O! O, ręka leci! O nie! Pająk! Pad. 6. Jest! Przecież... Jeszcze nie! One już przestały biegać. Więc teraz nie już będzie pikuś. Jest! Teraz już na spokojnie. Uf. O, a gdzie ile ty masz, przepraszam? Amunicji? Do? Shotguna? 40. Jaka cisza. Ale to już teraz, to już na spokojnie pałeczkami, to już... One już nie biegają, więc... Ja już mogę iść się z nimi ciachać. Warczę chyba gdzieś w środku jeszcze. No, widzę ich. Ciężko się po tej drabinie schodzi bez spadnięcia. Cześć, sam koledzy! Jesteś? Ups, nie trafiłam. Okej. Okay. Nie wstawaj. Po co wstajesz? Dzień przyszedł, zombie idą spać za dnia. O. Tu z tej strony mało szło ich. Dobra. Z przodu też ich niewiele szło. Nie, z przodu no, niewiele. Na zewnątrz, chodźcie. Jeszcze no, tam kogoś wyciągasz? Tak, podwójnie z przodu zrobiłam. A oni z góry lecieli. Słyszę, że jeszcze gdzieś tam coś łazi. Ale przeżyłyśmy. No. Teraz te worki pozbierane trzeba będzie wypakować. Nie da się go zebrać. Z jakieś... No bo on jest chyba w tym. O, teraz. O, masz rację, no. U, do domu jeszcze dobić tych, co warczą. Nie, piwo. Głupie piwo! Nie chcę piwa, niech ktoś to wyrzuci, bo... Człowiek z pośpiechu wziął się, napił. O, czapka. O, tu było coś czerwonego. Jezus, jak mnie przestraszył. Leciał ze schodów na mnie. No to nie dziwię się. Ale tak cicho już było. Jeszcze ktoś mi tu warknął przed chwilą. Te łupy z nich znikają, tak? Chyba nie, ja zebrałam też trochę, nie wiem. Ciężko powiedzieć, wiesz? Też gdzieś jeszcze je, warczy. Ale nie wiem, gdzie on jest. Zaraz poszukam. Na dach wszedł? Na dachu? Nie. Nie widzę na dachu. Nie. No. Wiesz co, u mnie nie warczy. Podejdę bliżej może. Ja jestem, jak jestem w domu, to go słyszę. W domu mówisz, dobra. O, tu cię bardzo słyszę. Ja nie słyszę nic. Jezus, myślałam, że to zombie. O, teraz słyszę, tak. No. Tu jest w ścianie zbugowany. O. O,
tylko ręce i pół głowy mu wystawało. Dobra. Okej, okay, udało się. Jej, ile nam to? 20 minut. Cała noc. No, już mogę potwierdzić, że dobrze mi idzie z rewolwerem. Łuk jest jeszcze na etapie... Ach, potrzebujemy lepszych łuków i lepszych strzałów. No dobra. Czy to jest jakieś wejście do jakiejś piwnicy, czy co? Czy tu jest w ogóle jakaś piwnica? Chyba nie, bo by były schody ze środka. 2000 expa, krwawy księżyc ukończony. Przetrwaj krwawy księżyc. Masz nagrodę do odebrania w drugiej zakładce. Nice, okej. Okay. Idę na górę. Teraz tak. Misja ratownicza. Przecinaj się przez zgliszcza szybciej w poszukiwaniu ocalałych. Zadawaj 10% obrażeń więcej, atakując węgiel i spalone drewno. Przeczytasz taką książkę? To jest bardzo interesujące. Mam dwa punkty. Muszę sobie podbić do 5 poziomu serce, żeby móc odblokować żelazne kiszki. Umiejętność wytwarzania maczug. Okej, okay, jedzenie też moje. Tu co mam? Wytwarzanie narzędzi naprawczych to dla ciebie, dobra, nie? Tak. Pancerz też twój, tak? Tak. Wytwarzanie ostrzy. Ostrz? Ostrz moje czy twoje? Twoje. A, kościany nóż kości trzeciej, tak. Mechanizm spustowy, aby strzelał wyłącznie samopowtarzalnie. Mam robienie pojazdów, to moje na pewno. Żywność. Obecnie jedyny fast food znajdziesz w puszce. Dzięki wskazówce zdobędziesz go nieco więcej. Podczas szabrowania znajduj więcej żywności. Fajnie. To ja sobie to przeczytam. Jak wiesz co, zwraca jeszcze uwagę, czy ta książka, ten rysunek książki jest otwarta, czy jest zamknięta. Jak otwarta, to znaczy, że już to przeczytałaś. A, to są te fajnie. Takie właśnie te książki, zamknięte, które dają jakiś taki konkretny bonus, to one są jednorazowego użytku. Cztery książki z pancerzami miałam. No, one jakoś bardzo dużo ich leci. Tylko, że nie robimy lepszych pancerzy, teraz... bo nam szkoda surowców. Wiesz czemu szkoda, bo jesteśmy wciąż na prymitywnych. Nie mamy na razie żadnych lepszych przepisów. Mhm. Jakiś kask w ogóle, co on daje? Sztuka górnicza. Średni pancerz. Okej. Okay. Mhm, elegancko, nie najgorzej nawet, fajnie, fajnie. Jestem głodna, mogę zjeść. Nie ma problemu, mam jedzenie, użyj. Ile daję to na jedzenia? 36. A, tak zapytam pewnie głupie pytanie. Pełen pasek na jedzenia to jest pewnie 100, tak? I na picia. Pewnie tak. Tak przypuszczam. Nie wiem, no chyba tak. Czy piwo się do czegokolwiek przydaje? Na sprzedaż? Ja mam cenę opis, one tam daje. Regeneracja wytrzymałości plus 40%. Obrażenia bez broni plus 300%. Odporność na ogłuszenie plus 100%. No. Nie masz czuję się takie lepiej. Rzeczy, to sobie przejrzyj. Musimy zabrać śpiwory, bo mi się będą mylić. A nie, miał cię przeczytać, chciałam. Użyj. Ale to ten i tak, jak się będą mylić w sensie? Ten i dom. Dom zniknął. Jest tylko aktywny ostatni śpiwór, który stawiasz na ziemi. A, okej. Okay. No, tak to działa. Nie chciałaś przeczytać tego? Zadawaj obrażenia atakując węgiel i spalone drewno? Przetrzymaj, przeczytaj sobie. Przetrzepę sobie, dobra. Samo... O, może trzeba było jednak użyć pewnych tych modyfikacji. Większa pojemność magazynka. Nie. Tylko pytanie, na jaką broń? Na jaką sobie włożysz? Nie, niektóre mają limity. Jedno jest na broń, na shotguna, inne jest na pistolet. Mhm. Jak jest to... napisane, to może jest na obojętnie jako. No właśnie nie widzę, żeby było napisane na co, więc pewnie obojętne. Kask motocyklisty, buty leśnika. Jeszcze mam czapkę z daszkiem. A wszystkie zebrałyśmy, tak? Ze wszystkie worki, tak. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Modyfikuj. No te tyły to sobie posuwam. A, widzisz, nie mogę. Kurczę, no.
A co na opisie jest napisane? Nie chcę wejść. Zwiększa pojemność magazynka. Tyle. I to wszystko? Mhm. O, słaby opis. Słaby trochę, tak. Jesteś tu jeszcze? Zbieramy rzeczy do domu, idziemy? Przeczytaj sobie tą szpulkę jeszcze, bo to jest schemat na modyfikację do pancerzów. A jest, rzeczywiście. Nie widziałam, że ma. Jak ty robisz pancerze, to też modyfikacje też możesz robić do pancerzy. Pewnie, że tak. Jak to u mnie wygląda? Prymitywny. Ja na szóstym poziomie mogę na razie rzeczy robić, przynajmniej tutaj, a fajnie byłoby już znaleźć coś lepszego niż ten prymitywny kaptur i cała reszta prymitywna. No tam buty na przykład znalazłam, to tam ci włożyłam i kask. A nie, możliwość robienia lepszych. A. Buty widzę, no. Buty leśne. O, plus 10 do wytrzymałości. Fajnie, fajnie. A kask mam, znalazłam taki sam, no. O. To czadowo. Ale mają inne te nóż, same. Nóż kościany na trzecim poziomie mogę zrobić. Hałas, trwałość. Minimalnie się od siebie różnią. Włóż, dobra. O. Te kaski właśnie. Minimalnie się od siebie różnią. Ale to jest ta sama nazwa kasku? Kask motocyklisty, tak. Mhm. Jeden i drugi. Mhm. Tak mi się wydaje, że się upewnię na mojej postaci. Kask, tak, motocyklisty, dokładnie tak. Trzeba go tylko naprawić będzie, a tak poza tym to chyba, że się nie da. Nie wiem w sumie. Możliwe, że ci da na przykład zestawem naprawczym, to nie wiem, czy jest sens. A, no są zestawy. Rzeczywiście. Znalazłam jedną legendarną część. O, no to przyda się na pewno. Statusy. Osłabiony pancerz, też mam zepsute. Stłuczenie. Pragnienie, skręcona noga. Średnia, mam 5%, 5-3 infekcji, nie wiem jak u ciebie. I wilgoć. Ja nie jestem. Miałam jeden miodek. Ja tyle nabłębniłam tych pieńków na odcinku u ciebie. 7 albo 8. I nic. Nic. Ani jeden. Dobra, bierzemy rzeczy ze skrzynki, lecimy do domu się rozpakować. Ja biorę. O. Chociaż czekaj, wiesz co? Bo ja sobie zrobię tak, żeby nie być przeładowana. Proszę. Pewnie. Ło! Dom jest w kierunku. Ten śpiwór trzeba podnieść faktycznie. Podnieś. Dom. Który to nasz dom? To ten z basenem. Jak patrzysz na jeziorko, to ten z basenem po lewej stronie całkiem. No ja mam ten klocek tam, więc... ja ten klocek widzę, nie? Ten własności. A, bo tu masz klocek, dobra. Ja! Nie przeskoczyłam. Ale możesz sobie, no mam prawym na mapie i zapisz punkt orientacyjny i tam domek wybrać, na rysunek i na podpisać dom i... Żeby nie iść do sklepu, na przykład, nie? Tak jest. Na przykład, no. Zapisz punkt orientacyjny. To jest sklep. To jest dom. Dom. Do! Do! Dom! Ej. Jak się go akceptuje? Enter? Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Głupi sklep. Bo tego nie ma na ostatnim odcinku, bo już po nagrywaniu, ale ja pobiegłam po mołotowy przed, których i tak nie używałam. No właśnie. No. Albo mnie wystraszyłaś z tym podpaleniem domu i bałam się wyciągać na wierzch. No, ja mówiłam, że nie wiem jak to działa. Czyli ja mam teraz dwa domy zaznaczone na mapie. Czemu mam dwa? A nie, może mój widzisz? Widzę ten EQQ dalej jeszcze. Czemu to nie jest usunięte? Jaki? Ten EWQ, to co zrobiłaś poprzednio. Da się tego usunąć z tej listy? A ja tego nie mam. Ja go dalej mam i nie mogę go... Która opcja jest wywal? Usuń punkt orientacyjny. No dziękuję. Wiesz co? Gra. Tyle klikałam ostatnio między nagraniami naszymi, żeby wyklikać to, żeby zniknęło. Nie chciało.
Teraz kliknęłam na nagraniu, jest. Jak ja mam się tłumaczyć z błędów gry, jak one się nie pokazują, poza łukiem, nie pokazują na nagraniu. Dobra, dobra, i tak nikt nie uwierzy, wiemy, że nie klikałaś usuń, tylko wszystko inne. Tak, to prawda. O, gwoździe były koło domu, jak fajnie. O, mamy sąsiada, tutaj przyszedł nam jakieś ciasto owocowe przynieść. Fajnie. Chodź, kolego. Kurde, jeszcze mi trzepnął, no. A go trzepnę za to, czekaj. Tylko mi się stamina odnowi. Budowlaniec nam przyszedł. Przyszedł naprawić. No. O, i wody pięknie w kolektorze 3. Powiem tak, chrzanić łuk. Zbierajmy amunicję do rewolweru. Dobrze mi się z niego strzela. Przepraszam, ktoś ma mi narysować strzałki, jak wejść do góry. A, racja. Poszukam, czy się da. Jestem ciekawa, czy da. Da się, bo patrz, a nawet muszę sprawdzić, bo ja ostatnio jak bawiłam się tymi blokami, to w kształtach na samym dole są literki. Kurde, o, są strzałki. Tak, to jest strzałka? Pomocnicza strzałka. Ale to są takie 3D, że nie, że na podłodze, tylko takie normalnie, że zobacz. Postaw w dobrą obrócić. Stronę. To nie jest na górę strzałka. To cię zaprowadzi do piwnicy. No ale co można w prawo... Nie, ale to żebym wiedziała, że jak ona tutaj jest, to ja będę wiedziała, że mam tędy przejść. Dobra, ale ona nie może czekaj, tu być. Bo się o nią potkniesz. Czemu? Bo ona przeszkadza na drodze. Nie, właśnie. Dlatego... Jest na jednej kratce, a drugą obok przechodzisz. Tak, ale jak biegniesz na nią, to cię podnosi do góry i się zatrzymujesz na ścianie. No ale tu masz przejście. Okay. Ale te okulary masz genialne. Taka szeroka nie jesteś. Nie mogę z nimi po prostu. Dobra, świetne. Pospakowujemy się. To postaw najpierw w śpiwór. Postawiałeś już? A nie, nie wiem gdzie on jest, zaraz go znajdę. A tu są, nie można ich po prostu aktywować? Nie, po prostu je stawiasz na ziemi, są już aktywne. Ale te stare są, to co, podnieś. Aha, tamte. Okej. Okay. Gotowe. A, to jest twój blok prawa własności. No dobra. Jak twoje, to twoje. Nie, już rozpakowana. A, nie dostało mi się nasion, okej. A co to jest? Modyfikuje mechanizm spustowy, aby strzelał wyłącznie samopowtarzalnie. Piwo, fu. Zwiększa szybkostrzelność i nieznacznie zwiększa odrzut. Okej, będziemy się bawić później modyfikacjami. To biorę. Jasne, to że jest. Tak. Zapewnia dominujący wygląd i lepsze ceny u handlarzy. Dodatkowo wzmacnia siłę. Okej. Okay. Ej, do czego to jest modyfikacja? Cygaru. Ale do czego się ją daje? No bym strzelała, że do jakiegoś kasku, no bo... To w nogi mam się wsadzić? To burza? Czemu pieniądze są w modyfikacjach? Pewnie się zestakowa... A w sumie? W sumie, jak tak o tym pomyśleć, to gdzie by miały być? Cokolwiek, korle. Cokolwiek. to mi jest niepotrzebne. To mi jest niepotrzebne. A, bo ja wzięłam łuski, a nie naboje, ale się będę słuchać później. No to pięknie. Nie, ja chyba wzięłam też, chociaż nie jestem na 100% pewna. Zdarza się, no. Trzeba się na błędach nauczyć. To mi jest niepotrzebne. Od razu wrzucę wodę, żeby się przygotowała. A, nie mamy drewna. Wezmę połowę drewna. A, postawię na zewnątrz, co tu będzie leżeć. W gazetkach mamy ta... Aha, modyfikacja obrzyn. A to ty sobie to przeczytaj, bo to jest do tworzenia broni, to możesz sobie to przeczytać ty. Ja jeszcze sobie nam tu zostawię, bo mam 3 zasieki w kieszeni, te kulce, mogę je tu postawić gdzieś. O, zombie idą do nas. A ty jesteś totalnie niewyleczona. A nie, no. Ale nie mamy miodu. Ale apteczka jakaś, żeby życie sobie przywrócić? A, rzeczywiście, masz rację. O apteczce zapomniałam zupełnie. Mogę iść po apteczkę, mamy chyba jedną. Ziup. Ziup. Szkoda, żebyś padła. No, trochę szkoda. Zupełnie o niej zapomniałam. Ja chryzantem tu pozbieram. Wow! Defibrylator! Matko. Nie, aż tak źle z tobą nie jest. To takie były dźwięki.
Aha. Dobra, idę... A, bo użyłaś apteczki, a nie bandaża? Nie mamy chyba już bandaży. Użyłam apteczki, tak. Sztaminka. Dwie minuty mam jeszcze na to skręcenie, co mam. No i muszę znaleźć jeszcze miód. Godzina. Godzina. Tu ja mam skręconą, nie złamaną. U mnie jest napisane, bo skręcona. Ja jestem potłuczona. Skręcona noga mam napisane. Ale to chyba, jak będziesz shiftować, to może ci się zmienić w złamaną. Nie tyle się... w opisie jest napisane, że... A, no. Na pewno mi się podnosi do góry czas. Jak chodzę. Jak stałyśmy w domku... Może się złamać. Powinnam jeszcze 2 minuty stać w miejscu, to by się sama naprawiła. To może sobie... Darujmy tą wyprawę, bo... Jak ci się syrka złamie, to już nigdzie nie pójdziesz. 2 minuty. Ile to czasu będzie z gry? No 2 minuty w grze. Znaczy 2 minuty żywe. 2 minuty żywe. Ile to jest w grze? 2 godziny? Nie. Nie wiem ile. W sumie już mam... Ja jestem potłuczona na godzinę 10 minut prawdziwego czasu. No. To jest dopiero. Wiesz, ja... Możemy, ja na przykład, mogę... nie wiem, ja jestem... To minutę 30, no. To ja mogę tu spokojnie poczekać, wiesz, tam je minie, nawet pierwsza chyba nie zacznie się w grze godzina, a nie wiem jak z tobą. Nie mogłaś użyć gipsu? Nie dało się? Nie, bo to jest tylko potłuczenie. Ono mi tylko sprawia, że mam mniej życia i... Jest na czerwono czy na pomarańczowo? Na pomarańczowo, stłuczenie. A, u mnie też jest na pomarańczowo, tylko ja mam skręcone. Właśnie. Guzy, śnieki... Znikają z czasem. Profity oraz zasoby medyczne, takie jak krem aloesowy, bandaże pierwszej pomocy i apteczki pierwszej pomocy przyspieszają to leczenie. O. Krem aloesowy chyba miałyśmy w domu. Mamy. Zostało mi 50 sekund, nie bardzo chce mi się ruszać. Ewentualnie... Blizny wojenne. Dokładnie. Możemy skończyć tu odcinek i zacząć twój, jeżeli jeszcze nie idziesz spać. Która jest? No nie, jeszcze pójdę na dół tylko zerknąć, wiesz, co tam się dzieje i... Możemy jeszcze lecieć. Tutaj domek możemy sobie przeszukać. Ja jeszcze 20 sekund postoję i mogę iść. No ja muszę miód znaleźć albo antybiotyki jakieś, bo ja mam to skażenie tak samo, infekcja. To możemy domek jeszcze u mnie sprawdzić. Jak posiedzimy jeszcze chwilkę, to ten... Dobijemy jakieś 30 coś minut, 40... 40 minut teraz jest nagrania, nie? 40 coś? 40. Mhm. No, wytnę ten fragment tutaj, co był. Zostałam w miejscu. To przeszukajmy domek, dobra. Kończysz go już? Nie, dopiero na dole jestem. A, ten zielony po lewej? Tak, dobra, niebieski. Idę do ciebie. Uwielbiam lutować te domki tutaj, podoba mi się to. O, ktoś tu przez garaż chyba wchodził. Oj. Ale mnie zaskoczyli skubańcy. Nie lubię tego, że ja... Nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja nie słyszę w grze, z której strony te zombie wyją. O, ja słyszę. Jesteś w stanie określić prawe, lewo? Tak. Może muszę sprawdzić ustawienia u siebie w takim razie. Ło, ogień się tu pali. Uważaj. O, rzeczywiście. Gdzieś jest zakrętka na pewno, bo to po rurach... O, tutaj mam. Proszę. Okej. Okay. Po rurach szukasz wtedy, no nie? Wiesz co, ja tu słyszę zombie. Ja też słyszę. O, idzie za tobą. A, to musiał z zewnątrz albo z góry przejść. Kości... Ciemno tu. To obszukane. Nie ma żadnej skrytki za telewizorem? Jaki dźwięk elegancki. Uff, mam moje wytrychy. Myślałam, że zapomniałam. To było jedno pięterko? No szkoda rozwalać tych rzeczy. Właśnie nie widzę tu schodów, tak szczerze. A tu co za tymi drzwiami jest? Cześć. Aha. Wyjście. Tu są schody, przy wejściu. A. Cześć. Coś leży. O Jezus, jak mnie przestraszyła. Myślałam, że ten po lewej hałasuje. O, tego po lewej nie widziałam. A, widzisz. O,
ja trzasnęłam kobietę, ty trzasnęłaś faceta, dobrze jest. Ty nie żyje, wystraszyła mnie, nie wystraszył mnie. Kto stawia telewizor na oknie? Ja to... Nie rozumiem. Design jest pierwsza klasa. A może to już była barykada na zombie na tym etapie? Ano. Zaoglądają się na śmierć. Dobra. Kukurydza, kawa. Ale mamy tych gazetek na jedzenie, ale będziemy gotowały. Czekaj, ja też coś podniosłam. Co ja podniosłam? Nauczyłam się wytwarzania narzędzi. Właśnie, to ja może mogę zrobić lepsze młotki wreszcie, nie? No. Młotek... Znaczy, skakuje informacja, nie? Nad paskiem szybkiego wyboru. Na czwartym poziomie u mnie młotek jest. Tu jest jeszcze do góry wyjście, jakby co. O. Da się wspinać po linach ja w tej grze? Młotek. Da się. Czyli zombie nam spadnie na jakoś głowę. Jakoś się wspięłaś. A oni spadną, no, spadną. Zaraz na nas. Idziesz? Idzie. Utknęło. Idzie drugi, uważaj, spadnie. Gdzie pod spódnicę je zaglądamy? No oj tam, oj tam. Gra jest 18+. Takie kukiełki. Ale spadła. Niefortunnie. Ale niby się wspina, ale... Jak ty tam? A, na W normalnie? No. To się jeszcze warczy. No gdzieś tu jeszcze musi jedno być, ale nie widzę. O, spadł! Minęłaś się z nim. No nie gadaj! Ty weszłaś, a on spadł. Nic nie widziałam na ekranie. Będę musiała sprawdzić przy edycji. Dopiero go zobaczyłam tu. Tu leży jeszcze jeden, nie wiem czy to też jest ten... Zmyłka, czy rzeczywiście tu leży. A, to ty. A, tu jest dalszy ciąg. Buty jakieś, wiesz co? Buty kaznodziei. Fajnie. Ty, fajne. Zobacz sobie tę skrzynkę, ten kuferek. Te buty są dobre. O, ładne. Wow, wszystko na zielono. No. Właśnie dobrze wyglądają. O, latarkę znalazłam. Chcesz sobie je ubrać? Nie no, ubieraj. Bo ja chodzę, buty leśnika założyłam dopiero co. Dobra, wzięłam wszystko z tego skrzynka, jakby ten. Pistolet w ogóle ci znalazłam. O, stój zbieracza. Ale on jest słabszy jakby. Pistolet? No. Na pierwszym poziomie, ale on jest i tak lepszy niż, nie wiem, shotgun rurowy, czy w ogóle te rurowe bronie, nie? Te takie pierwsze. Ja mam na drugim poziomie one pistolet rurowy właśnie. No. Tu na dół teraz trzeba zejść. Hop, na łóżko. Gdzie on jest? W szafie. Wiedziałam, że tak też będzie. Jaki on co jest twardy. A bo on ma... A! Jeszcze jeden! On żyje jeszcze. Ten też. Kurde, gościu, nie mam staminy. A, ja też chcę. Nie przeszkadza, to już moje biedne. A tu drugi. Dobra. No miałam takie ładne mini skażenie, no. Głupi gość. A co, znowu cię zaraziły? Jeszcze masz? Nie, dalej, nie, dalej. Chyba tak, to chyba ma, a chyba, że nie ma to znaczenia, to w sumie nie wiem. Ty jakiś łuk podniosłam, czekaj, na drugim poziomie. No i my też mamy na drugim chyba, jeżeli się nie mylę. Dobra. Muszę oczyścić ten. Dzięki łuk. Modyfikacji strzały i bełty lecą szybciej i dalej. Zobacz, jaką modyfikację mam, to chyba do łuku. Ja też mam użyć do łuku. Dzięki. Dobra, ale jest u mnie rozwija umiejętność wytwarzania łuków, więc ci zostawię. I elementy warsztatu tutaj są, zobacz sobie też. Ło, co to za pałka z paralizatorem? I lina polimerowa? No, jakaś dobra broń. Może. Przedmioty elektryczne. Ta pałka prądowa, ona czerpie z inteligencji. Właśnie ona jest w innej zakładce w drzewku, te pałki. Bo one są też pałki, ale to są pałki elektryczne, więc one się nie zaliczają do pałek, tylko do pałek elektrycznych. Aha, z tego co rozumiem, jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie naprowadzić. Ale ona może być, jak ona z damage'em stoi. Modyfikacja, dzięki strzały i bełty lecą szybciej i dalej. To ja to chętnie przygarnę. No to właśnie ci ją włożyłam. A to jest ta, dobra, ja myślałam, że książka do przeczytania to miała być. To ma elektryka. Nie, dobra, przeczytam sobie tą książkę o elektryce, bo w sumie do aut i do tych brałam. Weźmiemy wszystko na razie. Ale one potrafią przestraszyć skubańca, jak za rogu wychodzą. Jeszcze? Spory ten dom.
No. No pewnie z tego pokoju drugi przeszedł. Uuu, jaki ładny kalendarz na ścianie tu jest. 2013. Nie pamiętam takiego kalendarza. To jest z tej piosenki. Ojej, taka piosenka była i tam były takie te babeczki właśnie na budowie. Working Steve Tools? No, zaśpiewaj. Nie znam tej piosenki. Przeczytałam, co było napisane. Kurde, no taka bardzo popularna swojego czasu pioseneczka. No brzmi jak dla dzieci nawet. Taka dyskotekowa, ale... No nie wiem, w komentarzach ci powiedzą. Na pewno. Zaśpiewają. A tu byłyśmy. No, zrobiłyśmy kółeczko. Jeszcze garaż mają, wiesz? Ja w garażu byłam. Zaczęłam od garażu. A, to śmieci na zewnątrz jeszcze były. Dobra. No ja myślę, że możemy sobie w tym miejscu spokojnie kończyć odcinek. A nie mam staminy do biegania. I na twoim... Nie wiem, czy jeszcze wyrobimy się na questa. Może się wyrobimy? Zobaczymy. No, ale przetrwałyśmy za to księżyc, bo to było nawet w tym odcinku. Już człowiek zdążył zapomnieć. No nie, jak dawno temu to było? No przecież. Wczoraj. Dobra, dzięki za wspólną grę. Dobrej nocy, życzę, pa pa. Baju. Takie kukiełki. Ale spadła.